양은 자로 썰어파여 저주로 밀리던 예는 나스마이 수입으르베나 아주노는 비터구려 가나가보다도 성기드나이는 비터로 가마라여 탕추 비슈밤보로 비저보로 유거단 바로 Priyaturo Karnavataro Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Kurodai Pushpavanto Chitro Sahodito Vande Ham Sri Ramakrishna Abhaya Charana Sahodito Sukkado Paramanando Sundaro Subhada Priyo हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते रूपेशा रूपिका कंकराघा कंकरनुसुते तप्त चंचनुरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णमानुषी देवी प्रणमामि गुरुवे श्री गुरु कृष्णा परंपरा के तारे बोल भक्तवृंद की जय हो प्रेमानंदी Dzień dobry. Nice to be with you all again. Miło ponownie z nami być. So you seem to have some questions brewing and all yesterday evening, so I thought I would continue by opening the forum to questions and questions. Więc wczoraj wydawało się, że macie jeszcze wiele pytań, które nagle zaczęły się pojawiać, więc zacznijmy może takie forum pytań i odpowiedzi. Czy są jakieś pytania? Generally, it's said that we need the answer questions. So generally, it's said that we need an association of advanced Vaishnavas in particular. So we can call it differently, like an elder, god brother, or but generally a guru. On the other hand, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada said that we should put our leaders to the test to check them. Well, however, the Bhagavad Gita says that someone who is in ignorance and passion is not able to differentiate and see things properly. So how would this checking or testing look like? Are we somehow sentenced to doing it blindly in the beginning? Somewhat. Nie, tak, w jaki sposób jesteśmy na to skazani? But we have something that can help us. Ale mamy coś, co może nam pomóc. We may not know Shastra very well. Możemy nie znać bardzo dobrze, zbyt dobrze Pisma Świętych. Możemy nie mieć zbyt wiele doświadczenia. So in a sense we are not very well equipped. Więc w pewnym sensie nie jesteśmy zbyt dobrze wyposażeni, to make an evaluation. Aby móc dokonać takiej oceny. At the same time, the evaluation, for example, of the guru, to find a guru, it should not be a
so much a reason-based evaluation. Z drugiej strony taka ocena, na przykład znalezienia, czy no, jakby od oceny osoby, która mogła być naszym guru, nie jest tą taką oceną, która jest tak bazuje na racjonalnym podejściu, w pełni racjonalnym podejściu. We may lack scriptural reason and understanding, and in one sense we may be less equipped than another, but reason is not the primary means of finding the guru either. Możemy nie mieć tutaj zbyt dużo takiego zrozumienia, czy pewnego takiego intelektualnego zrozumienia z Pism Świętych, ale również tutaj w przypadku znalezienia czy szukania guru rozum nie jest takim ostatecznym kryterium. Just like the soul does not appear in the court of reason. I tak jak możemy powiedzieć, że dusza nie pojawia się na rozprawie sądowej rozumu. God does not appear in the court of reason. I podobnie też Bóg nie pojawia się w takim sądzie rozumu. The soul is not an unreasonable idea. God is not an unreasonable idea. Oczywiście ani Bóg, ani dusza nie są ideami nieracjonalnymi. But they are ideas and experiences that pick up where reasoning leads off. Ale one są ideami, które zaczynają się tam, gdzie kończy się rozum. And so, if we equip ourselves with reason alone, then to put the soul on trial, to put God on trial, they won't show up for the trial. Więc jeżeli jedynie użyjemy rozumu czy racjonalnego myślenia, aby jakby zaskarżyć w sądzie duszę czy Boga, to oni się na tej rozprawie nie pojawią. So the principle of guru is similar. Więc podobnie jest również z zasadą guru. Reason alone is not the sufficient for finding the guru. Samo rozumowanie nie wystarcza, aby znaleźć guru. Some reason may be helpful. Więc oczywiście pewna doza takiego rozumowania czy racjonalizmu jest może być pomocna. But if our search is reason ruled, ale jeżeli nasze poszukiwanie bazuje jedynie na zasadach racjonalnych, we'll find many of reasons not to validate even a qualified person. Znajdziemy wiele racji, aby nie potwierdzić słuszności czy autorytetu takiej osoby, która nawet zasługuje na miano guru. So reason is a faulty instrument for measuring, for understanding that which transcends reason's limitations. Więc rozum jest takim, można powiedzieć, wadliwym przyrządem pomiarowym do tego, co wykracza poza niego. We have to be as careful of being ruled by our reason as we are careful about being ruled by our mind or our senses. Powinniśmy być ostrożni, aby nie rządził nami rozum w taki sam sposób, jak powinniśmy uważać na to, czy nie rządzą nami nasz umysł i zmysły. But it's harder to detect when we're being ruled by our reasoning than when we're being ruled, for example, by our senses. Ale trudniej oczywiście rozpoznać to, że rządzi nami rozum, niż gdy rządzą nami zmysły bądź umysł. Intelligence is more subtle and more close, in a sense, to the soul, to the atma. Nie, oczywiście właśnie inteligencja jest bardziej takim elementem subtelnym i jest bliższa niż umysł i zmysły, bliższa duszy czy atmie. Knowing and thought are more subtle than things. Poznanie czy też wiedza są bardziej subtelne niż rzeczy. So
more subtle matter becomes, the more soul-like it becomes. Więc ta materia, która jest taka najbardziej subtelna, ona może wydawać się podobna do duszy. So it's more easy, readily more easy to identify with intelligence, let's say, than with our sensual demands. Więc można powiedzieć, że łatwiej nam się jest utożsamić z tą, z tym subtelnym elementem inteligencji niż z żądaniami zmysłów. If I say to someone, oh, Prabhu, you're a little fat. Jeżeli powiem komuś, no i Prabhu, jesteś trochę przygruby. No, i ktoś powie, no to co z tego, ja lubię prasami. But if I say, Prabhu, you're stupid. Ale jak powiem, Prabhu, jesteś głupi. Wówczas no, ta osoba może się rozgniewać. So we identify more with our intelligence. Więc bardziej utożsamiamy się z naszą inteligencją. It's closer to the self, so it's harder to distinguish it from the self. Jest, znajduje się ona bliżej jaźni, więc trudniej ją od tej jaźni odróżnić. Knowing certainty, these things are closer to the Atman. Wiedza, czy też poczucie pewności, te rzeczy znajdują się bliżej Atmy. And bigger. I są większe. Just like if I told you to please carry everything in this, all the people in this room, carry them out. Tak jakbym powiedział, że proszę wynieść tych wszystkich, wyprowadź tych wszystkich ludzi z tej sali. In one trip. Tak za jednym zamachem. You say that's impossible. Powiesz, że to jest niemożliwe. But if I say that you carry them all with your mind out. A czy wynieść ich wręcz za pomocą swojego umysłu? Jeżeli powiem coś takiego. Might be possible. To może być możliwe. So the mind space is more spacious. Więc ta przestrzeń umysłu jest znacznie obszerniejsza, większa. Intelligence is even more spacious. Więc jeszcze większa jest, czy obszerniejsza jest inteligencja. Brahman then is categorically different and therefore unlimitedly spacious. Zaś Brahman jest kategorycznie różny i jest nieskończenie pojemny. And Vaikuntha, is it bigger or is it smaller? A czy Vaikuntha jest większa czy mniejsza od Brahmana? It starts to look smaller. Wydaje się wyglądać mniej na mniejszą. And Goloka? A Goloka? It looks even smaller than Vaikuntha. A Goloka wydaje się nawet być mniejsza od Vaikunthy. But actually we are taught that Vaikuntha is bigger and Goloka than Brahman. And Goloka is even bigger than Vaikuntha. Ale nauczani jesteśmy, że Vaikuntha jest większa od Brahmana, a Goloka jest jeszcze większa niż Vaikuntha. Because there is more affection in Vaikuntha than in Brahman. And more affection in Goloka than in Vaikuntha. Dlatego, że więcej uczucia czy miłości jest na Vaikunthach niż w Brahmanie i znacznie więcej miłości jest analogicznie na Goloce niż na Vaikunthie. And it is love and affection that is most accommodating. I to tak naprawdę najbardziej atrakcyjną rzeczą jest miłość i uczucie. You could live on the moon alone. You have a lot of space. Moglibyście mieszkać na Księżycu, mielibyście mnóstwo przestrzeni. But you might live in a closet with someone you love and feel more at home. Ale moglibyście mieszkać z kimś, z drugiej strony moglibyście mieszkać z kimś w szafce i czuć się bardziej jak u siebie w domu. So it is affection that makes a place more spacious and more accommodating, bigger. A zatem to uczucie sprawia, że czujemy się bardziej, czujemy większą przestrzeń, czy czujemy się więksi. So we want to go to Goloka, we want to find an agent of Goloka. Więc chcemy udać się na Golokę, chcemy znaleźć tego przedstawiciela Goloki. So we have to
try and go there with our heart. Więc musimy próbować udać się tam naszym sercem. With our sincerity. Naszą za pomocą naszej szczerości. We all have some sincerity. Oczywiście już mamy pewną dozę szczerości. And this is our purchasing power. To jest nasza moc nabywcza. When we go to search for the guru or a sadhu, kiedy udajemy się na poszukiwanie guru bądź sadhu, wówczas this purchasing power is this should guide us. To wówczas ta nasza moc nabywcza powinna nami kierować. A necessity for affection. Czyli ta konieczność, czy ta potrzeba uczucia. If we as for a young boy to be hungry, that's a good sign. Więc to jest dobra oznaka, na przykład dobrą oznaką jest to, gdy mały chłopiec jest głodny. That means he's healthy. To znaczy, że jest zdrowy. So if we're healthy, we are hungry for good association, and we are driven by our hunger for affection, for love. Jeżeli jesteśmy głodni dobrego towarzystwa, to znaczy, że kieruje nami ten głód miłości. It's a wise love. Jest to mądra miłość. Because we know with our reasoning and by our experience that the material world will not afford me the kind of affection and love that I'm looking for. Dlatego, że poprzez rozumowanie i wiedzę będę wiedzieć, że świat materialny nie może dostarczyć mi na tyle miłości i uczucia, na ile jego potrzebuję. So my love pursuit is at least that wise. Więc można powiedzieć, że moje poszukiwanie miłości jest przynajmniej do tego stopnia mądre. And that necessity should drive my search. I ta konieczność, czy ta potrzeba powinna jakby popychać te moje poszukiwania. The more one has such a necessity, the more one has kind of a possibility to attract a proper agent. Im więcej mamy w sobie takiej potrzeby, tym łatwiej będzie nam przyciągnąć do siebie takiego przedstawiciela z Goloki. But if our heart becomes a little hard, ale jeśli nasze serce trochę stwardnieje, and our search is ruled by our reasoning, i nasze poszukiwania będą rządzone przez sam rozum. It's like someone will say that, well, if Prabhupada was here, I would certainly go and hear from him. To tak jak czasem ktoś może powiedzieć, że o, gdyby Prabhupada był tutaj w tej chwili obecny, to z pewnością udałbym się szybko do niego i bym słuchał od niego. But I'm not sure about anybody else. Ale nie byłbym pewien odnośnie innych osób. So I want to look at everybody else very carefully. Więc powinienem patrzeć na wszystkich innych bardzo tak wnikliwie, dokładnie. With my reasoning. Za pomocą mojego umysłu. But why do we think that we would be happy to have Prabhupada's association? Dlaczego myślimy, że bylibyśmy szczęśliwi będąc w towarzystwie Prabhupada? I did not go looking for Prabhupada with my reasoning. Ja nie szukałem Prabhupady za pomocą mojego rozumowania. When I met Prabhupada, he didn't have 60 books. Kiedy spotkałem Prabhupadę, on nie miał 60 książek. And 108 temples. I 108 świątyń. And all these people saying he's great, he's great. I nie było wokół niego wszystkich tych ludzi, którzy mówili, on jest wspaniały. It was my time. To wtedy tak nie wyglądało. I had to exercise my heart. Musiałem dokonać pewnego ćwiczenia mojego serca. I had to listen very carefully. Słuchałem bardzo uważnie. And give them the opportunity to win my heart.
I dałem mu możliwość, aby zdobył moje serce. Now he's gone. Teraz już go nie ma tutaj. Bhaktivinoda Thakur wrote that in this age people are very inclined to accept saints who have already left the world. Bhaktivinoda Thakur napisał, że ludzie mają tą skłonność akceptowania świętych, którzy już opuścili ten świat. But they avoid the present ones. Ale unikają tych, którzy tutaj są obecni. He said this is a characteristic of our times. Mówi, że to jest taka cecha charakterystyczna naszych czasów. So it doesn't work like that. You have to really, in other words, we really had, you were young people, I was only maybe 21, 22 when I met Prabhupada. I had to exercise my heart. What I knew about Shastra, or, I mean, I never heard the word even before. Więc to nie działa w ten sposób. Jesteście tutaj wszyscy młodzi ludzi, młodymi ludźmi. Ja kiedy spotkałem Śrila Prabhupadę, miałem około 20 lat i nie miałem żadnej wiedzy z Pism Świętych. Musiałem po prostu jakby wykonać pewne ćwiczenie mojego serca. If we would take the same kind of reasoning, the microscope of reasoning that sometimes people use these days to examine everyone and looking for the fault. Other fault, okay. That is one fault. If we were to use that now on Prabhupada, there would be so many problems. Gdybyśmy mieli jakby zastosować takie obecne podejście, takie mikroskopowe wręcz rozumowanie i szukanie, doszukiwanie się różnych rzeczy w różnych osobach, gdybyśmy to podejście chcieli zastosować wtedy do Śrila Prabhupady, no to wtedy mogło być, nie wiem, mogły być jakieś problemy. You can't do that to Prabhupada. Ale nie możesz tego robić w Prabhupadzie. He's the sacred cow. On jest świętą krową. So this is a problem. To jest problem. This is not the way to search. To nie jest jakby sposób, nie jest to właściwy sposób poszukiwania. Indeed, for that matter, the guru has to suspend our intelligence to some extent, our reasoning. Co więcej, w tej kwestii można powiedzieć, że guru musi w jakimś stopniu zawiesić, czy jakby zatrzymać nasze rozumowanie. Just like when I speak, then the audience will listen. Tak jak kiedy mówię, słuchacze będą mnie słuchać. And they will listen through the filter of their intellect. I słuchają mnie poprzez filtr swojego intelektu. I like that, I'm not sure about that. Maybe this, maybe not that. To mi się podoba, to może nie, a może to jest ok, może coś innego. Fair enough. I racja jest, znaczy tego prawa. We hope at least you will speak the language of reason. I mamy nadzieję, że przynajmniej będziesz mówić językiem rozumu. But that is not the spiritual language. Ale to nie jest język duchowy. Spiritual language is heart language. Język duchowy to jest język serca. We are not so good at that, for good reasons. I z pewnych uzasadnionych przyczyn nie jesteśmy w tym dobrzy. We've tried to love, we've loved imperfectly, we've opposed our love in imperfect objects and so próbowaliśmy kochać, umieszczaliśmy naszą miłość w niewłaściwych przedmiotach miłości i mieliśmy imperfect objects. We've opposed our love in imperfect objects and so we've been frustrated. I przez to, że umieściliśmy naszą miłość w niewłaściwych przedmiotach, spotkaliśmy się z rozczarowaniem, frustracją. So we guard our heart with our head. A zatem bronimy dostępu do naszego serca za pomocą naszej głowy. So the sadhu will speak about his or her heart experience. Zatem sadhu będzie mówić nam o doświadczeniu swojego serca.
And the experience of previous charges and so forth has been articulated in the Shastra. I o doświadczeniach poprzednich acharyów, które zostały wyrażone w Shastra. But the experience itself transcends reason, it transcends words, it transcends thought. Ale samo doświadczenie wyrasta poza rozum, poza myśli. So how can we do justice to it with those instruments? Więc jak możemy je sprawdzić, czy uzasadnić z takimi, mając takie przyrządy czy narzędzia? It's kind of a frustration. To jest rodzaj frustracji. To translate that into a logical arrangement of words and so forth. It's difficult. Chcąc to przełożyć na logiczne ułożenie słów jest i logiki, jest to bardzo trudne. Still we try to do that. Ale mimo to próbujemy to robić. And appeal to the reason of the people. I jakby apelować do rozumu ludzi. But in doing that we try to arrest their reasoning. Ale robiąc to jednocześnie staramy się jakby ich złapać się, jak i pochwycić ich rozumowanie. I wkraść się do ich serc. My experience is that Prabhupada suspended my reasoning at a certain point. Moje doświadczenie jest takie, że w pewnym momencie Prabhupada zawiesił, zatrzymał moje rozumowanie. If I look back with reasoning at so many things he said, I think he said that. Jeśli za pomocą rozumu spojrzę wstecz na to, co mi mówił, to zastanawiam się, czy on rzeczywiście to powiedział. Then I'll have to think, maybe he meant it like this, and this was the spirit of that, and so forth. Mogę sobie pomyśleć, że on miał może coś innego do powiedzenia, może to powiedział w odpowiednim nastroju. But with his power, his feeling, he was able to suspend our intelligence enough to perform some heart surgery. Ale dzięki swojej bhawie, dzięki swojemu uczuciu potrafił zawiesić nasze myślenie i przeprowadzić operację na naszych sercach. So first I will, for example, try to feed your intelligence. Więc najpierw będę starał się nakarmić waszą twoją inteligencję. Talk about Krishna consciousness in a very reasonable way. Będę mówić o świadomości Kryszny w taki bardzo racjonalny sposób. And so your defense mechanism, intelligence, will start to become content. Więc tak, aby twój mechanizm obronny, czyli inteligencja, była usatysfakcjonowana. Then your guard will be kept down. Wówczas ten twój mechanizm obronny wyłączy się. Then they will just grab your heart. A później, i następnie pochwycę twoje serce. And then everything will be. Wtedy będziesz mówić tak. Feels good. Feels good. To brzmi dobrze. Something like that. So this is the idea. Reasoning has its limitations. A zatem rozumowanie ma swoje granice. And we don't have too much of it anyway. A i tak za bardzo tego nie mamy. If we have too much of it, then we have too much problem. Gdybyśmy mieli tak tego zbyt wiele, to byśmy mieli zbyt wiele problemów. Then it has a bigger appetite, has to be satisfied more. I ten rozum wtedy zwiększa swój apetyt, który musi być bardziej usatysfakcjonowany. Srimad Bhagavatam is a very good bashing of the intelligence. A Srimad Bhagavatam daje taki niezły wycisk inteligencji. Invites our reasoning, come and I will smash you. Zaprasza nas rozum do siebie i później wali go po głowie. It has something so much more satisfying than reasoning to offer us. Dlatego, że ma do zaoferowania nam coś dużo bardziej satysfakcjonującego niż sam rozum. It is well reasoned the way it is presented, but the backing, what is being presented, is something much more than reasoning. Oczywiście prezentacja Bhagavatam jest bardzo dobrze wyrozumowana, ale to, co kryje się za nią,
jest czymś więcej niż sam rozum. It's a living spiritual living spiritual content. To jest żywa duchowa treść. This is something that is alive in the heart of the sadhu. To jest coś, co żyje w sercu sadhu. And it transcends, like I say, words and reasoning. To przekracza słowa i rozumowanie. This is the like the guru has a big problem. To jest tak jak guru ma duży problem. Goswami said, how much bliss, how much nectar there is in the two syllables Krishna. Tak jak Rupa Goswami mówi, ile szczęścia, ile nektaru jest w tych dwóch sylabach Krishna. When I chant those two syllables, I need a thousand years and a thousand tongues to do justice to that. Jeżeli intonuję te sylaby, to potrzebowałbym tysięcy uszu i języków, aby móc temu sprostać. When the name dances in the courtyard of my heart, my senses have no capacity to go outward. They become stunned looking at that dancing. Kiedy to imię tańczy na dziedzińcu mojego serca, to moje zmysły nie mogą wyjść na zewnątrz. Są wszystkie jakby zahipnotyzowane, one wszystkie tańczą. This is a crisis. To jest kryzys. Therefore he prays, I want millions of ears and millions of tongues. Help. Dlatego modli się, potrzebuje milionów uszu, milionów języków, pomocy. This is what the guru is saying. Help me, help me. To właśnie mówi guru, pomóż mi, pomóż mi. You see? And the disciple is saying, help me, help me. A z drugiej strony uczeń mówi, guru, pomóż mi, pomóż mi. See, they have something in common. Więc mają coś ze sobą wspólnego. Guru needs more ears, more tongues. Therefore he gives out the name. And he asks help, all you please chant. Please hear, help me. Z guru potrzebuje więcej uszu, więcej języków. Mówi, proszę, intonujcie, pomóżcie mi. Guru and disciple, two pathetic, weak people. Guru i uczeń, dwoje żałosnych, słabych ludzi. Both are desperate people. Dwie zrozpaczone osoby. So they easily recognize one another. Więc bardzo łatwo się rozpoznają. On account of their inner necessity. Z powodu ich wewnętrznej potrzeby. So this is what we have to emphasize in searching for the sadhu. Więc to należy podkreślić w kwestii poszukiwania sadhu. We will have to reason like this. How much help I need. Powinniśmy rozmawiać w ten sposób. Jak wiele pomocy potrzebuję. What is the measure? What is the extent of my predicament? Jaka jest skala mojego tragicznego położenia? What is my karmic implication? How vast? Jak wielkie jest moje karmiczne uwikłanie? You see, it has no bottom. Ono nie ma dna. Anadi karma. Anadi karma. Anadi karma. Since forever. Od zawsze. How possibly get out of this situation? Jak w ogóle możemy wydostać się z tej sytuacji? And I don't just want to get out of this situation. A ja tak naprawdę nie chcę tylko się wydostać z tej sytuacji. My past is chasing me everywhere. Moja przeszłość goni mnie wszędzie. But I don't want to just get away from my past. Ale ja nie chcę jedynie uciec przed moją przeszłością. I also want a positive present and future. Chcę pozytywnej teraźniejszości i przyszłości. I don't want to get away from only the bad, I want to love. Ja nie chcę tylko uciekać przed tym, co złe, ja chcę po prostu kochać. So my necessity is complex. Więc moja potrzeba jest złożona. Mm-hmm. And so we should use our reasoning. Więc powinniśmy używać naszego rozumu. However much we have. Na tyle, tyle tego rozumu, ile go mamy. To seriously reason. Extent to which we need help. Abyśmy mogli wyrozumować, czy rozumować racjonalnie o tym,
ile potrzebujemy pomocy. And the more we understand this, the better we are equipped then to identify help when it comes our way. I jeżeli będziemy rozumować w ten sposób, to będziemy potrafili rozpoznać pomoc, gdy pojawi się na naszej drodze. So this is the spiritual way of finding sadhu. Więc to jest duchowy sposób odnalezienia sadhu. We shouldn't be too worried that we will be cheated. I nie powinniśmy za bardzo przejmować się tym, że zostaniemy oszukani. That possibility is there. Oczywiście istnieje taka możliwość. That may happen. I to może się zdarzyć. But we will go on from there. Ale przejdziemy przez to. Because as much as there is misrepresentation of Krishna. Bo i tak jak mamy tak dużo jakby błędnej reprezentacji czy wprowadzania w błąd w odniesieniu do Kryszny. Reasoning tells us that there can only be misrepresentation if there is proper representation. I rozum podpowie nam, że w równym stopniu, jeżeli jest tak dużo błędnej reprezentacji, to może być też właściwa reprezentacja. To use your reasoning like this. Więc możesz używać rozumu w ten sposób. You should be, if you find misrepresentation, then you know there is actual representation somewhere. Jeżeli natkniesz się na błędną reprezentację, to będziesz wiedzieć, że gdzieś istnieje prawdziwa reprezentacja. Indeed, it will come after you. A tak naprawdę to ona będzie ciebie szukać. If an agent comes to your house to sell you something. Jeżeli jakiś przedstawiciel handlowy czy sprzedawca przyjdzie do twojego domu, aby ci coś sprzedać. An agent of a company. Jakiś przedstawiciel jakiejś firmy. A company with a good reputation. Firmy, która ma dobrą reputację. And the agent takes your check. I ten przedstawiciel weźmie od ciebie czek. He shows you the vacuum cleaner. Pokaże ci odkurzacz. Works very nicely. Który działa wspaniale. So you give the check. Więc płacisz mu za to czekiem. He says thank you. We will send you the vacuum cleaner in 1 week. On podziękuje ci i powie, że przyślemy panu taki odkurzacz za tydzień. This is our company. Here is the literature. Tutaj to jest nasza firma. Mamy na jej temat literaturę. We have so many recommendations. Mamy tak wiele pozytywnych rekomendacji. Your product works so good. Nasz produkt działa wyśmienicie. So okay, thank you, and it goes his way. Więc oczywiście dziękujemy mu i on idzie swoją drogą. But then you wait 1 week, 2 weeks, 3 weeks, the vacuum cleaner never comes. Ale czekasz tydzień, dwa, trzy, a odkurzacz nigdy się nie pojawia. So problem. Więc pojawia się problem. So then you talk to the company. Więc rozmawiasz, dzwonisz do firmy. And then they say, oh, we have been misrepresented. Oni zaczynają się, martwią się, mówią, ktoś w naszym imieniu wprowadził błąd. Then they look in your area. Więc patrzą, rozglądają się po twoim rejonie. They find the best salesman. Znajdują najlepszego sprzedawcę. They send him there. I przysyłają go do twojego domu. He gives you 2 vacuums. I on daje ci 2 odkurzacze. He gives you your check back. Zwracać się z powrotem czek. This is Krishna. I to jest Krishna, on jest taki. He will come after you. On przyjdzie do ciebie. Don't. Pójdzie za tobą. Don't let your heart be damaged. Nie pozwól, aby zniszczone zostało twoje serce. You try to exercise it. Próbuj je przećwiczyć. Krishna will help you. I Krishna ci pomoże. He will send good sadhus. Przyśle ci dobrych sadhu. And if your heart is in the right place, then you will understand. I jeżeli twoje serce będzie w właściwym miejscu, to zrozumiesz. I know this problem very well. Znam ten problem bardzo dobrze. So, it is everywhere. Znajduje się wszędzie, wszechobecnie.
And I am disciple of Prabhupada. Jestem uczniem Prabhupada. And some of my godbrothers misrepresented him. A niektórzy z moich braci duchowych błędnie go reprezentowali. So if you're a victim of that, I apologize to you. Więc jeżeli jesteś tego ofiarą, to przepraszam cię za to. I take some responsibility because I'm also Prabhupada's disciple. I'm a member of the company. Ja również ponoszę za to odpowiedzialność, ponieważ jestem uczniem Prabhupady, jestem pracownikiem tej firmy. And I mean it sincerely. I szczerze mówię o tym szczerze, mam to naprawdę na myśli. I feel especially indebted to persons who have been misrepresented. Jestem szczególnie zobowiązany osobom, które czuję wobec nich dług, tym osobom, które, wobec których zastosowano tą błędną reprezentację. Pujipatrita Maharshi asked me that you please do relief work for devotees who need relief. Pujipatrita Maharshi powiedział mi, proszę wykonuj taką taką działalność, taką pomocową dla wszystkich bhaktów. When he heard that some of my godbrothers had left the mission and so forth. Kiedy usłyszał, że niektórzy z moich braci duchowych opuścili misję Śrila Prabhupada. One time, three of them left. They were ISKCON gurus. About the same time. Pewnego razu trzech z nich odeszło w krótkim czasie. To byli guru z ISKCON. And just after they left, I had gone for the darshan of Śrila Prabhupada again in Navadvipa. Więc kiedy odeszli, udałem się ponownie na darshan z Śrīdhārem Maharajem w Navadvip. So he asked me, I heard, is it true that this one and this one, they have lost their faith? Słyszałem i czy to jest prawda, że ten i ten i ten, czy oni, że oni stracili swoją wiarę? He asked me first, he said, so Śrīdhār Maharaj, any news? Najpierw zapytał mnie, Śrīdhār Maharaj, czy masz jakieś wieści? And I knew this news. A ja znałem te wieści. And I suspected that he had also heard something. I podejrzewałem, że on już wcześniej coś usłyszał. And he was looking for some confirmation from me. I on tak naprawdę szukał, czy chciał, abym potwierdził tę informację. But I did not want to give him confirmation. Ale ja nie chciałem dać tego potwierdzenia. Because I could feel his heart. Dlatego, że czułem jego serce. So I told him other news. Więc ja podałem mu inne informacje. Good news. Dobre wieści. But then he said, but I have heard that Bhavananda, Rameshwar and Bhagwan, they have left. Is it true? Ale on później jednak powiedział, że słyszałem, że Bhavananda, Rameshwar, Bhagavan, że oni odeszli. Czy to prawda? So I said, maybe they left. I still try to avoid it. Wciąż próbowałem tego uniknąć. No, być może odeszli. But he knew that I was confirming it. Ale on wiedział, że ja to tak naprawdę potwierdzam. And he began, and tears began to roll down his face. I wtedy z oczu po liczkach popłynęły łzy. He said, they have come so close to this, to Gaudiya Vaishnavism, to Chaitanya Mahaprabhu through Prabhupada. Oni tak blisko, tak byli blisko Chaitanya Mahaprabhu, Gaudiya Vaishnavizmowi, Prabhupadowi. So I cannot bear to think that they have gone. Nie mogę znieść tej myśli, że oni odeszli. And some of my godbrothers, they were celebrating that they had gone. A niektórzy z moich braci duchowych tak naprawdę cieszyli się z tego, że te osoby odeszły. Saw that kind of contrast. Widziałem tego rodzaju kontrast. And I knew I was in the right place. I widziałem, że jestem na właściwym miejscu. In the presence of someone who could feel the plight of the soul, of the Atman. Że jestem w towarzystwie kogoś, kto może odczuwać takie taką takie żałosne położenie duszy, atmy. For them, for their student,
że może odczuwać współczucie do nich, do ich uczniów. So he asked me, do you please go and do relief work? Więc, preach to the devotees like this and help them. Więc proszę, idź i wykonuj taką pracę, która pomoże bhaktom. Idź mi pomagaj. So I know about this problem. Więc jestem świadom tego problemu. It's painful, it's difficult. To jest bardzo bolesne i trudne. But as I say, we should be sure that there is good representation. Ale tak jak mówię, powinniśmy być pewni tego, że istnieje dobra reprezentacja. Still, it is so bad the problem everywhere. Dlatego, że ten problem jest tak poważny wszędzie. That I have experience of speaking, and sometimes devotees say to me, I really like what you said, it sounded so good, I'm so enthused by that, but I'm not sure if it's right. Czasem mam takie doświadczenie, że gdy mówię, to bhaktowie reagują na moje słowa, mówią, tak, to co mówisz, to przemawia do mnie, to, ale nie jestem pewien, czy to jest właściwe. What more do you need? It feels good. It sounds good. I'm enthusiastic by that. But still, I'm worried. Maybe it's not right. Ale co ci więcej potrzeba, jeżeli czujesz się z tym dobrze, jeżeli jesteś entuzjastyczny, ale wciąż pytasz się, czy to jest właściwe, to co, o co chodzi? It's a problem. To jest problem. Mm-hmm. So we have to kind of how to help the devotees come out of their heads and. Więc musimy próbować bhaktom, pomagać bhaktom wyjść ich z głów i pomóc im wejść do ich serc. So this way it's true that to find a sadhu we're advised that we should look, you know, wisely and so forth, but as I say, it's wise to reason the extent to which I need help. Więc oczywiście tutaj mówimy o tym, że no, właśnie, żeby używać rozumu przy szukaniu sadhu, ale mądrą rzeczą jest rozumowanie w ten sposób, aby móc umieć rozpoznać pomoc. Powinienem szukać z pewną dozą optymizmu. There's no difficulty for Krishna to reciprocate. That cannot be a problem. Więc dla Kryszny nie ma problemu, aby się odwzajemnić. To nie powinno być problemem. So the onus is on us, that we have to develop the necessity. So the burden is on us to culture a necessity. Więc jakby ten ciężar, który spoczywa na nas, to jest takie kultywowanie tej potrzeby. But we may say, but I did that once. I had all my sincerity. I gave it here. I was, you know, cheated. Ale możemy powiedzieć tak, ja już miałem tą szczerość, już kiedyś nią obdarzyłem kogoś. Dlaczego mam to robić ponownie? Zostałem oszukany. Dlaczego zostałem oszukany? What can I say? You have to do it again. Co mogę powiedzieć? Musisz zrobić to ponownie. That's all. To wszystko. Try again and you will succeed. Próbuj ponownie i odniesiesz sukces. And something you must have learned from that. Z pewnością dzięki temu nauczyłeś, czegoś się już nauczyłeś. In Lila, there are bad guys too. W Lila mamy również czarne charaktery. So what can be done? Co można zrobić? They teach us how not to be. Oni uczą nas tego, jaką osobą nie należy być. And this is our ambition to enter the Lila. A naszą ambicją przecież jest to, aby wejść do tych rozrywek do Lili. So if we understand the philosophy, then we understand the possibilities there. Więc jeżeli rozumiemy filozofię, to wiemy, że wciąż istnieje taka możliwość. Look at all of us, we are all coming from anadi karma. Spójrzmy na nas wszystkich. Wszyscy pochodzimy z anadi karmy, nieskończonej karmy. It's called Srishti Lila. To nazywane jest Srishti Lila. It's Lila Vishnu. Jest to Lila Vishnu, Mahavishnu. Everybody in the material world is in that Lila.
Wszyscy w świecie materialnym znajdują się w tej lilii. And in giving Vishnu the chance to be the savior. I dajemy Vishnu szansę, aby był naszym zbawicielem. A my myślimy, co? I will be tortured. Będę torturowany. So that he can be the savior. Po to, żeby on mógł mnie zbawić. That is lila. To jest lila. We will say, you have to think about it metaphysically. To my powiemy, że musisz pomyśleć o tym w sposób metafizyczny. There's no one to blame. Nikt nie ma tutaj, nie jest to niczyja wina. There is only Krishna. Jest tylko Krishna. And his shaktis. I jego shakti. His shakti is one with him. A shakti jest z nim jedna. He's doing as he likes. Robi to, co chce. Asti shiva padaratam vinashtum adarshtum anantam puru paryatataka vilatu tova pranama tattu sehivana chikshastakam. He may step on my head, it's possible. Tak jak mówisz chikshastak, to może stanąć na mojej głowie. What will I do? Run away? Co ja zrobię? Ucieknę? So we have to understand what is lila. Musimy zrozumieć to, czym jest lila. You sure you want to go there? I czy na pewno chcecie tam iść? And here we say, in the United States, they said to Europe, no taxation without representation. Stany Zjednoczone mówią często, mówi się często jakby w Europie, nie ma podatków bez reprezentacji. But in Gaudiya Vaishnava we say all taxation and no representation. A w Gaudiya Vaishnava mówimy całkowite opodatkowanie i brak reprezentacji. Are you sure you want to do that? You have to decide. Czy chcecie to zrobić? Musicie podjąć decyzję. Only whatever is his will. Wszystko to, co istnieje, jest jego kaprysem. And there are no reason to that. I nie ma tutaj jakby powodu, przyczyny. But we have some sense that it's good for us. He loves us. Ale mamy pewne poczucie, że to jest dla nas dobre, że on nas kocha. In the end, we will understand that all every part of the journey. Więc na końcu zrozumiemy wszystko, zrozumiemy każdą część tej całej naszej podróży. We will understand that we are going up, even when we go down like this, like the example of the foothills. Zrozumiemy, że wznosimy się, chociaż czasem, tak jak w moim przykładzie wczorajszym, tych takich pagórków, które prowadzą do szczytu, że czasem z nich schodzimy w dół. Something like that. I'd like to relate once again to this misrepresentation. After such things happen, our defense system become more and more strong. And is even if we want, it's very difficult to us to put trust once again. So in such situation, in practical life, if the body is sincere, he is naturally take shelter of Prabhupada. And he is offering food to him, he is giving pranava to him. And but the question is, in such situation, it can long for a very long time. And in such situation, if we can really make progress, because we can make progress, we can serve Krishna through spiritual master. And we are not actually disciples of Śrīla Prabhupāda. He not accepted us. So if we can really make progress in such situation. You're asking, can we make progress? Yes. Chodzi o to, że to się nawiązuje dalej do tej misreprezentacji, czyli po prostu guru odchodzi i nasz ten system obronny, ten cały rozumowanie staje się bardziej silne, bardzo ważne, kogo wybrać za guru. I nawet jeśli chcemy, to ten system jakby nam przeszkadza przed jeszcze raz wtórnym zaufaniem komuś. I wtedy naturalnie przyjmiemy schronienie Prabhupada, oferujemy mu pranawa, czy pożywienie, czyli
Natomiast nie jesteśmy de facto jego uczniami, ponieważ on nie przyjął nas za swoich uczniów. I ta sytuacja może trwać bardzo długo w życiu wielbiciela. A moje pytanie jest takie, czy my dalej robimy postęp w takiej sytuacji, ponieważ możemy zadowalać się jeszcze tylko poprzez guru. You can make progress. Tak, możesz czynić postęp. But in one sense, the measure of your progress can be determined by the extent to which you are receptive to hearing from sadhus. Oczywiście, ale jakby te, miarą tego postępu jest to, czy jesteś otwarty na to, by słuchać od innych sadhu. But certainly he's teaching that. Dlatego, że Prabhupada tego naucza. So you take shelter of him. He teaches that repeatedly in books, for example. Więc ponieważ on tego naucza, wielokrotnie mówi o tym w swoich książkach. So we take shelter of Prabhupada, but we become very hard-hearted, and then we don't towards other sadhus. We don't want to hear from them, and that perpetuates for some time. Then it becomes questionable whether we're making any progress at that point. I jeżeli natomiast będziemy utrzymywać, że podążamy za nim, ale będziemy jakby nie będziemy chcieli słuchać od innych sadhu i nasze serce jakby stwardnieje, skostnieje, to wtedy można powiedzieć, że to jest, że będzie jakby, że fakt czynienia postępu, można powiedzieć, że tutaj można taki fakt zakwestionować. So this means that Krishna is accepting our service to Srila Prabhupada. Po polsku. He's accepting your sincerity. Czyli to oznacza, że Prabhupada, że Krishna przyjmuje naszą służbę, którą wykonujemy bezpośrednio do Prabhupada. Maharaj mówi, że przyjmuje naszą szczerość. We have to, and I'm saying also that we have to take shelter, you know, to say, I will take shelter of Prabhupada. That's good, but then what does it mean to do that? Stwierdzenie, jeżeli ktoś stwierdza, że przyjmuje schronienie w Prabhupadzie, to jest bardzo dobre, ale co oznacza zrobienie tego? For example, he had the books, so maybe they should be studied more carefully, and if you understand the philosophy he's teaching and so forth, then you will seek some more relevant, current guidance. Więc oczywiście, ponieważ Prabhupada zostawił książki, to może to również, to może to oznaczać, że powinienem wnikliwie studiować jego książki i zobaczyć, że o czym w tych książkach mówi, i również może wymagać to jakby przyjęcia takiego obecnego przewodnictwa w tej chwili. In time, that kind of fruit of taking shelter should come. I jakby po pewnym czasie powinien właśnie pojawić się taki owoc, ten owoc przyjęcia tego schronienia w Prabhupadzie. What else? Czy coś jeszcze? Wait a minute. Any other question about this? Follow up. Yes. But he said that we should take shelter with some sadhus. But the so-called shelter sometimes means that we receive 2 emails per year. And you said we should listen to other sadhus. So is that proper shelter? Czy po polsku? Zapytałem, czy Maharaj powiedział, że potrzebne jest przyjęcie sadhu i samo przyjęcie sadhu oznacza otrzymanie dwóch e-maili rocznie i to jest tak zwane schronienie. I właśnie pytam, czy ten rodzaj schronienia to jest właśnie to, o czym Maharaj myślał? It's not too good. Nie jest zbyt dobry. It's not a lot of association, is it? To nie jest zbyt dużo towarzystwa, prawda? Prabhupada tried to, for example, create much more of a support system for his disciples than that.
I Prabhupada starał się stworzyć taki większy system wsparcia dla swoich uczniów niż to, o czym mówisz. Yeah, so for example, he was writing many books. Na przykład pisał tak wiele książek. At one point in ISKCON we were getting a new book every month. W pewnym momencie w ISKCONie mieliśmy co miesiąc nową książkę. And one year in 2 months we got 17 books. Pewnego roku mieliśmy w ciągu 2 miesięcy 17 książek. So perhaps the sadhu guru cannot be as physically present with all his disciples in a situation like Prabhupada's all around the world, but he can compensate for that by such a literary contribution, for example. Oczywiście, tak jak w przypadku Prabhupady, nie mógł być obecny na całym świecie ze swoimi uczniami, więc w takiej sytuacji sadhu powinien w jakiś sposób zrekompensować się, na przykład poprzez publikowanie różnych tekstów. And you know, we live in a technological age, so for example, one can give talks, the talks can be recorded, they can be made available, and you can be nourished by that. Oczywiście żyjemy w erze technologii i oczywiście na przykład takie wykłady mogą zostać nagrane i później można ich słuchać i być z nimi, czerpać z nich inspiracje. So the sadhu should be able to extend himself. Sadhu powinien do pewnego stopnia być w stanie jakby siebie rozprzestrzenić. And the disciple should take advantage of that. I uczeń oczywiście powinien to wykorzystać. Then, to some extent, the physical distance can be bridged. Wówczas ta fizyczna odległość, która ich dzieli, wówczas zostanie zmniejszona. But also, we should not just always wait for the guru or the sadhu to come to me. We should make some effort and go to the sadhu also. Ale oczywiście nie powinniśmy ciągle tak czekać, żeby sadhu przyszedł do nas. My powinniśmy również udać się do sadhu. Sometimes people write to me, if it has happened, and they said, I always speak about sadhu sangha, but I live very far away, I don't have any devotees here. Czasem piszą do mnie disciples. Czasem baktowie piszą, że mieszkam tak daleko i w kontekście sadhu sangi, że mieszkam tak daleko i mam tam niewielu uczniów. So they say, what should I do? Więc ja co powinienem zrobić? I say, move. Mówię to, przeprowadź się. So that part is there also. Więc to również jest jakby z drugiej strony, ta druga strona ma również coś do zrobienia. It has to be important enough to us to motivate us to, you know, to God helps him who helps himself. To powinno nas również motywować, powinniśmy coś z tym zrobić i tak jak mówią, Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie samym. And also I think with regard to books, there need to be new books. I również w odniesieniu do książek uważam, że też powinny być nowe książki. In other words, the sadhu says, well, I come once a year, but Prabhupada's books are there, we have everything, so jeżeli no sadhu, problem. Jeżeli sadhu przyjeżdża tylko raz w roku, ale mówi, no, macie książki Śrila Prabhupady, więc nie powinno być z tym problemu. He's cheating. To myślę, że oszukuje. No, he has obligation to write books too. Więc on również jest zobligowany do tego, aby pisać książki. More books. Pisać więcej książek. And more talks. I dawać więcej wykładów. And more teaching. I dawać więcej nauk. This is an obligation of the guru. To jest zobowiązanie guru. Sometimes they think, now, if the guru speaks up as much as Prabhupada or less, then he's okay. Jeżeli, czasem mówią, że jeżeli Prabhupada mówi... Jeżeli guru mówi...
Mówi tyle samo co Prabhupada, albo więcej, to jest mniej niż Prabhupada, albo tyle samo co Prabhupada, to jest okej. If he says any more, jeżeli powie coś więcej, then he's suspect. Jest podejrzany. What does he think? He knows more than Prabhupada. Co on sobie myśli? Czy on wie więcej od Prabhupada? This is a backwards idea. Jest taka taki zacofany pogląd. Why did Prabhupada write a commentary on Bhagavad Gita? Dlaczego Prabhupada napisał komentarz do Bhagavad Gita? Bhaktivinoda already wrote two. Przecież Bhaktivinoda napisał już dwa komentarze. So why did Prabhupada write one? Dlaczego Prabhupada napisał taki komentarz? We should see he's teaching something there by doing that. He's teaching. Guru should write a commentary on Bhagavad Gita. Powinniśmy zobaczyć się w nim, w tym komentarzu jego nauki. Guru powinien napisać komentarz do Bhagavad Gita. So this is kind of cheating. The Prabhupada book is there. I come once a year, initiate you, send your money to me, and Prabhupada is nourishing you. This is head guru is not doing his job. Więc to jest pewien rodzaj oszukiwania, jeżeli guru mówi, że przyjeżdża raz w roku do ciebie i mówi, że masz książki Prabhupady i że to powinno cię ożywić, wyślij mi pieniądze i rób swoje. No, the guru should do more. By the grace of his guru, he should do more. Guru powinien robić więcej. Dzięki łasce swojego guru powinien robić więcej. And climate is very different. Climate. A zaś klimat, czy też kontekst jest również inny. When I joined Prabhupada, if you wanted to open a temple in America, all you had to do was go to some town and cook chorus and chant Hare Krishna and tell people about reincarnation and you're not God and you're not the body. And Krishna's God and you have a temple. W czasach, gdy przyłączyłem się do Prabhupady i jakby otworzenie nowej świątyni polegało na tym, że jechało się do jakiegoś miasta i gotowało tam, smażyło się tam pakory i mówiło się, że nie jesteś Bogiem, że Krishna jest Bogiem i miało się wtedy już ośrodek. Only homeless people will join you. If you do that now, only homeless people. A jeżeli teraz robimy coś takiego, to przyłączą się jedynie bezdomni. You can name them Pakora Das, Samosa Das. Możemy nazwać je Pakora Das, Samosa Das. Something like that. Coś w tym rodzaju. So now people come, uninitiated people ask me, how does the Surup Shakti make ingress into the Tathasta Shakti? Teraz jeszcze wcześniej można mówić o reinkarnacji i tak dalej. Natomiast teraz nieinicjowana osoba podchodzi do mnie i mówi, w jaki sposób Swarupa Shakti jakby wchodzi do Tathasty Shakti? It's different now. To teraz jest troszeczkę inaczej. So, Prabhupada didn't even have to answer that question practically. Praktycznie rzecz biorąc, Prabhupada nie musiał odpowiadać na takie pytanie. By His grace, then all this is going on. So much Sukriti and people are coming. Now people are coming with more background than His disciples had when they came. Teraz dzięki temu, co zrobił Prabhupada, było tak wiele Sukriti i teraz przychodzi tak wiele ludzi i zadają jakby... More background than they previously had. I mają osoby teraz, które przychodzą, mają jakby większy bagaż ze swoich poprzednich żywotów, większy bagaż niż te osoby, które przyłączyły się w owym czasie do Prabhupady. Born in Vaishnava families. Rodzą się w rodzinach Vaishnava. And soon Rohini will have her own family. I wkrótce będą mieli swoje własne rodziny. And Vaishnava will be born in her family and she's born in a Vaishnava family. Rohini będzie miała własne dziecko, które urodzi się w rodzinie Vaishnava. So, someone has to be a guru for that child, and what questions he will ask. Ktoś będzie musiał być guru dla tego dziecka, a jakie pytania ono będzie zadawać? This is
So if there should be some system, real sadhu giving real nourishment. Powinien być pewien system prawdziwego sadhu, który daje prawdziwą inspirację, takie ożywienie. To be frank with you, that's why I'm reluctant to come to Europe. Mówiąc szczerze, to dlatego mam pewne jakby obawy z przyjeżdżać do Europy. So think how can I do? How many times can I come there? Poland, they don't have any money. How can we do anything? Give some support system. What is my capacity is very small. I'm thinking so. They need support. Ja nie potrzebuję wsparcia. W Polsce nie ma zbyt dużo pieniędzy. Co ja mogę tutaj zrobić? We have some support. Mamy trochę wsparcia. We have some lectures, about 600 or 700, like this. Mamy wsparcie, mamy wykłady. Mam gdzieś 600-700 wykładów. So I try to help them, but I feel yes. I wish there were some local persons who could help more. Więc ja staram się pomagam, ale chciałbym, żeby... Ale szkoda, że nie ma osób miejscowych, które mogą również pomagać. But I got one piece of property in Costa Rica and I thought that's very good because Polish people, they don't need a visa, they can come there very easily and visit. Mam trochę ziemi w Kostaryce i cieszę się z tego, dlatego że Polacy mogą tam przyjeżdżać, nie potrzebują wizy, żeby się tam dostać. And when you can't even grow potatoes here, you can be eating mangoes there. Ale a jak nie możecie tam uprawiać, nie jesteście w stanie uprawiać tam ziemniaków, to możecie przynajmniej jeść mango. Anyway, yes, we need lots of association. Tak czy inaczej potrzebujemy mnóstwo towarzystwa. Somebody coming one time, two times and saying read Prabhupada's books, that is chi. Jeżeli ktoś przyjeżdża raz czy dwa razy i mówi czytaj książki Prabhupady, to jest oszukiwanie. That person has more obligation. This is a service. Ta osoba ma większe zobowiązanie, przecież to jest służba. You have to go sleepless nights to do this service, to help people. To ta służba, to pomaganie ludziom wymaga bezsennych nocy. You cannot use your intelligence. Everything Prabhupada wrote, everything. It's all done. This is not taxing their intelligence to spread Krishna consciousness like Prabhupada expected them to do. I należy używać inteligencji. Samo stwierdzenie, że wszystko jest w książkach, w jego książkach, nie używanie inteligencji, jakby wówczas niepotrzebne jest używanie inteligencji, a Prabhupada mógł, żeby jej używać. Yeah, I mean, whoever they are, I don't know. Mówiąc oni, nie wiem, nie mam konkretnie na myśli jakichś osób. But I've seen it. Ale po prostu widziałem coś takiego. I'm familiar with that. Jestem z tym obeznany. I don't accept it. I tego nie akceptuję. Yes, sir. No i proszę pana. To mam pytanie do tego mojego pytania jeszcze. Ale teraz chciałem powiedzieć, jak można... So if I could do this time, I'd like to have something like another question to my question. But now... Wow, this is complicated. Deep thinker. Głęboki myślicie. Let me ask you a question. What's the time now? A może ja zadam pytanie. Która jest teraz godzina? 11:30. 11:30. Half past 11. A little longer? Dłużej? Okay. Go ahead. Dobrze. Mówimy o tym towarzystwie, że poruszy jeszcze raz w roku, czy należy, że powinien pisać więcej książek, tak dalej, tak dalej. So it is said that we need more association and a guru should come more than once or twice a year. W pewnym sensie może biorąc pod uwagę czas, miejsce, że w sumie nie jesteś w stanie w tym momencie nic więcej zrobić, tam guru jest dobry czy niedobry, ale nie jest w stanie po prostu. Yes, so for example, this guru may not be able to be in one place more than once or twice, given the time and circumstances. So my question is, can you raise a child via the internet or by the computers or by writing books? Um,
No. But that anti-Semitism to augment. That's something, some support. Ale to, co miałem na myśli, to jest jakby wzmocnienie, czyli dodatkowe wsparcie. And Prabhupada did, for example, write a lot of books, and many of his disciples were associated with him more through his literary contribution than through his personal presence. They didn't have the opportunity for that. I tak, jak na przykład Prabhupada napisał tak wiele książek i większość jego uczniów miała możliwość kontaktu z nim właśnie poprzez jego dorobek literacki niż osobisty. And he had representatives also amongst his disciples, some who were senior. Również miał jakby swoich reprezentantów wśród tych uczniów, z których część była takimi starszymi baktami. So therefore, what we're really interested in here in is not making disciples. Więc dlatego to, co czym tutaj jesteśmy zainteresowani, to nie jesteśmy zainteresowani robieniem uczniów. We are trying to make gurus. Staramy się stworzyć guru. So we want you to become a guru. Więc chcemy, żebyś został guru. So that you can help us. Tak, abyś mógł nam pomóc. Anyway, there are, you know, there's some difficulties given the world situation, Pogodia Vaishnavism today. Oczywiście są pewne trudności, uwzględniwszy sytuację na świecie, trudności dla Pogodia Vaishnavizmu. All the European, American, so forth cultures are not favorable to Pogodia Vaishnavism necessarily. Niekoniecznie kultury europejska i amerykańska są zachodnia, są takie, sprzyjają Gaudiya Vaishnavizmowi. There may not be so many sadhus. Może być niedostateczna liczba sadhu. So we do the best we can. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Gradually it should improve for others. To stopniowo powinno się poprawić na innych osób. But I think that if you take advantage, do you like my talks? Skorzystasz z tego? Czy podobają ci się moje wykłady? Nie podobało się. If I don't like them, I will leave. Dobrze. So. And then you probably have left many talks before of other people. So. Prawdopodobnie wyszedłeś z wielu wykładów innych osób wcześniej. What was the last time you went to a talk? Kiedy ostatni raz byłeś na wykładzie? I can't remember. Right? I can't remember. Yeah, it's been a while. To już dłuższa chwila. So then. I suggest you should listen to my talks on the internet and see if they help to raise you. Więc sugeruję, że może posłuchasz, abyś wysłuchał moich wykładów przez internet i może one cię potrafią sobie wychować. You see. Nie mogę. Nie znam angielskiego, jeśli nawet to trudno, chyba że jest rozmowa. Sam czytanie nie wykładu, nie mogę dodać pytania na momencie na przykład. And so I don't know enough English. To appreciate them, so unless it's a conversation, I can't answer a question. I can ask a question. You try to make things available in Polish also. Również próbujemy udostępnić te materiały po polsku. Here's the book. You have the book? Masz książkę? Yes. So, what else? Czy coś jeszcze? Maybe we stop there. Może w tym momencie się zatrzymamy? Come tonight, we can ask more questions. Wieczorem możemy więcej zadać pytań i je omówić. Anyway, I try, please forgive me if I cannot help entirely everybody and satisfy everyone, but we make some effort. W każdym razie próbowałem i mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem i że być może innym osobom też w jakiś sposób to pomogło. Przynajmniej starałem się. Tak, głęboko to będę widział.
z wykładami Śrīdhara Mahārāja. They were English. One były po angielsku. I met him personally, of course, but... Oczywiście poznałem go osobiście. And he instructed me also. Również instruował mnie. But he got all of his talks, about 400 tapes. Ale miałem wszystkie jego wykłady, mniej więcej 400 taśm. And they were in English. One były po angielsku. But the recording was very bad. Ale jakość nagrania była bardzo zła. It's very difficult to listen to. Bardzo trudno było zrozumieć. And devotees had a hard time understanding what he was saying. I bhaktowie bardzo z wielką trudnością próbowali zrozumieć co on mówi. It was almost like another language. To było tak jakby zupełnie był to inny język. So those of us who could understand. Więc ci z nas, którzy potrafili to zrozumieć. Then we would give a class. We would play the tape. Wówczas dawaliśmy wykład i napuszczaliśmy tą taśmę. And then stop it. I wówczas zatrzymywaliśmy ją. Then explain it to the devotees. I wyjaśniliśmy ją bhaktom. So in this way we helped to share his teaching with others who couldn't really understand the tape, who couldn't go to Navadvipa. Więc w ten sposób pomagaliśmy jakby dzielić się z innymi bhaktami tymi wykładami na taśmie, tymi, którzy nie mogli udać się bezpośrednio do Navadvipa. So if you find my talks helpful, then you can meet other devotees and speak Polish and English. You can play the tape and listen, and some classes there. It's at least interesting. Więc możesz walk out. Możesz przynajmniej jakby skontaktować się z bhaktami, którzy znają i polski, i angielski. Możesz wraz z nimi słuchać wykładów, jakby pytać. I przynajmniej jest to interesujące i nie wyjdziesz. Może jest to naturalne, mimo tym pragnieniu, żeby mieć towarzystwo, że samo słuchanie to nie spełnia tego, że jest może też jest to, że ten pragnienie towarzystwa, samo słuchanie nie spełnia tego oczekiwania w sercu. I think the point is that association is the key, and just mere listening will not satisfy the heart. Oh, it's pretty good, actually. But listening is good. Słuchanie jest dobre. It's a kind of association. To jest rodzaj towarzystwa. Otherwise, you come live with me and teach me Polish. W przeciwnym razie przyjedź do mnie i naucz mnie polskiego.